witamy Państwa bardzo serdecznie na czwartej edycji gry Cichociemni. Jest to gra fabularno-terenowa, organizowana przez Chówiec Starachowice. W tym roku cieszymy się, tak jak zawsze, dużą frekwencją. Na terenie ośrodka bawi się ponad 150 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i seniorów. Jest to gra, która ma wymiar edukacyjny za pomocą różnych punktów, gdzie dzieci przebrane mają okazję zapoznać się z rekwizytami z czasów II wojny światowej, wczuwają się w klimat i w ten sposób poznają historię. Historię partyzancki, Armii Krajowej oraz oczywiście Cichociemnych. Znajdujemy się na punkcie, gdzie ćwiczymy trochę zręczności oraz dobrego humoru. Na moim punkcie możemy pobawić się w zbijanie wieży z puszek, możemy pobawić się w zbijanie wież, czy wrzucaniu piłeczek ping-pongowych do puszki. To nie jest takie proste, ale też możemy się zakładać o to, kto zbije więcej, kto wrzuci więcej, za to możemy wymienić się pieniędzmi. Założyć się o pieniądze, może mogę dać przepustki, które zwalniają z więzienia, a więc warto ze mną żyć w zgodzie. No to my jesteśmy łączniczkami. Naszym zadaniem jest prowadzenie patrolów od punktu do punktu. Przekazujemy im informacje na temat punktowych, jak wyglądają oraz jakie odzewy muszą powiedzieć, żeby się z nimi skontaktować. Dzięki nam toczy się cała ta gra i jesteśmy tutaj bardzo niezbędne i potrzebne. W tegorocznej edycji Cichociemnych chcieliśmy się w Niemców. Naszym zadaniem na grze jest przeszukiwanie uczestników, prowadzenie kontroli, a także pilnowanie ogólnego porządku. Żyjemy tak jakby, wcielamy się w czasy II wojny światowej. Żyjemy w konspiracji przed Niemcami, aby nas nie znaleźli i nie przeszukali. Wykonujemy różne zadania, które pomagają nam wczuć się w klimat tych czasów. Na naszym punkcie uczestnicy muszą skompletować apteczkę. Zuchy muszą znaleźć meldunki, które są poukrywane na terenie całego ośrodka. No to jestem aktualnie strażnikiem karceru tutaj, pilnuję więźniów, jednego udało nam się złapać. Staramy się, aby... Nie uciekł? Kolega go przyprowadził, to jeszcze nie wiem za co, ale... No, musi tu siedzieć 40 minut. No, to w sumie tyle mojej roboty tutaj. Podoba mi się, że nawet moje dziewczyny chyba już uległy tu magii czasów, siedzą koło mnie. No cóż, już nas gestapo próbowało aresztować, ale przy naszych nazwiskach zrezygnowali. Ja jestem Dobrosława Szczypiorek. Kowalska. Lilińska. Nawet Niemiec zasługuje na chwilę relaksu. Czy na grze Cichociemnych biegamy, uciekamy przed Niemcami, szukamy różnych rzeczy. Zadania są, nie są łatwe, ale też nie są trudne. Najtrudniej jest znaleźć osobę, która daje nam zadanie. Tutaj mieliśmy problem, aby znaleźć jedną osobę, ale się udało. Podczas tegorocznej edycji Cichociemnych u nas na punkcie ruchowie mają za zadanie przetransportować rannego skoczka spadochronowego do nas, do obozu partyzanckiego. Niestety skoczek ma złamaną nogę, więc zadanie jest utrudnione. Kolejnym utrudnieniem jest fakt, iż w pobliżu kręcą się Niemcy i próbują pokrzyżować plany naszym partyzantom. A więc jestem spadochroniarzem, który miał ma drobny wypadek podczas skoku, mianowicie zaplątał mi się spadochron i w trakcie wypadku złamałem nogę i czekam na ewakuację. Moim zadaniem jest to, że jestem Niemcem, tutaj chodzę, sprawdzam innym karty,
ale też jestem oficerem SS, który ma w tej walizce tajne dokumenty. I partyzanci muszą na mnie przygotować zasadzkę, ale tak, żeby żaden z innych Niemców nie podbiegł do nich i mnie pomógł, bo w takim razie cały patrol może trafić do karceru. Tegorocznej edycji Cichociemnych zajmuję się łączniczkami. Jestem szefową łączniczek oraz szefową biura. Moim zadaniem było zebranie zgłoszeń oraz rejestrowanie patroli. W dniu dzisiejszym moim zadaniem było opracowanie tras patrolu, których punktów mają które patrole przychodzić. Cóż, myślę, że chyba się udało. Ogólnie jest bardzo fajnie. Adrenalin jest, można powiedzieć. Jak na przykład Niemiec kogoś złapie, no w sumie fajna gra bardzo, mi się podoba. Już drugi raz jestem na niej. Szanowni Państwo, kolejna gra Cichociemni w Starachowicach, tym razem już czwarta edycja nad pięknie usytuowanym zbiornikiem wodnym Lubianka. Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego ZHP Starachowice, organizatorem po raz kolejny, ale w Starachowicach oprócz harcerzy ze wszystkich możliwych grup starachowickich mamy gości z Kielcy, jak również z Warszawy. Cieszymy się, że do Starachowic przybywają kolejni goście i kolejne osoby są zaangażowane w tą grę, która jak widać cieszy się coraz większym zainteresowaniem.